Dziś, kochani siostry i bracia, dzień wielkiej radości dla naszej wspólnoty parafialnej. Uwielbiamy Pana Boga w życiu Jego świętych, oddajemy cześć naszemu wielkiemu patronowi, świętemu Augustynowi. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. W sposób szczególny pragnę powitać pielgrzymów z Rogalinka, którzy dziś po raz pierwszy przyszli do nas w pierwszej pielgrzymce. Bardzo nas to cieszy, cieszy nas Wasza obecność pośród nas. Dziękujemy za tę obecność, za ten podjęty przez Was trud. Witam także pielgrzymów, którzy w inny sposób dotarli z różnych miejsc sąsiednich parafii, bo pewnie i z Głuszyny, ze Starołęki, z Puszczykowa czy z Lubonia, z Mosiny. Księże proboszczu, drodzy posługujący liturgii, czyli obecnianiu Chrystusa tu wśród nas, drodzy parafianie, goście, wszyscy, którzy dotarliście tutaj, aby świętować. Odpust to wielki dar łaski, to świętowanie, to imieniny patrona, to imieniny całej wspólnoty parafialnej. I dlatego dziękuję też, że mogę razem z Wami świętować, razem z Wami uwielbiać Pana Boga, dziękować. Bo tak jak Słowo Boże mówi, w każdym położeniu należy nam i trzeba dziękować. Zaczynając od tej pogody, która nas tutaj zaskakuje z jednej strony, z niepokoju, co, czy się będziemy musieli, prawda, w słońcu prażyć, czy dzisiaj, o właśnie, tak trochę przesłonięte wszystko. To jest wszystko z daru Bożego i dlatego dziękujemy. Moi drodzy, tak myślałem, jak to się stało, czy kto tutaj zaważył na tym, że akurat w tym miejscu nie tylko, że powstaje Kościół, Świątynia Boża, ale patronuje temu święty Augustyn. Skądże mu to się tu dostało? Przyjechał tak daleko tutaj, zauważył. W zasadzie, jeśli nadaje się tytuły świątyniom, one najczęściej są zawsze ku chwale Jezusa Chrystusa, Maryi i niektórych świętych, którzy się pojawiają tak czasem niespodzianie. Dziękować Panu Bogu najpierw za to, że to miejsce tu wybrał. To jest wielka łaska Boża, że Bóg spojrzał w swej miłości na ten skrawek parafii, którą wydzielił z kolei z innej części parafii starszej. I chce być tutaj. Dla człowieka wiary nie są przypadki, wydarzenia, sytuacje, w których wstawia nas Bóg i chce być z nami. On, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Nie gdzieś za światach, nie gdzieś daleko. On jest tu. A więc jest to szczególne, święte miejsce. Dziękujemy Boga. Nasz parafialny odpust. Po zakończonej liturgii bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, wszystkich bez wyjątku, na biesiadę na placu. Jest przygotowany ciepły posiłek, także kawa, herbata, coś słodkiego. Zapraszam, by to świętowanie, które tutaj rozpoczęliśmy przy ołtarzu pańskim, także przedłużyć potem o bycie razem przy wspólnym stole.
ja cię mam. Bardzo życzymy sympatycznej wiesiady i żeby wam wyszło słońce. Dziękujemy.